We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Hogwarts Legacy. W tym, tak jak wspominałem na końcu poprzedniego odcinka, czyli na jego końcówce, zajmiemy się próbą Niamh Fitzgerald, aby skończyć trzeci akt. Bo bez tego ani rusz, jeśli chodzi o pozostałe, po pierwsze, misje poboczne, jak i główne, jak i też przede wszystkim... No, tak plus minus, jeśli chodzi o te sekrety wszystkie i tak dalej. O Boże, serio, mogę się tu przenieść od razu? No, tylko gracja. Jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy poboczne, bo niektóre chyba się dodają dopiero właśnie po przejściu... O, jeszcze tutaj się mogą od razu przenieść, też kongresja. Po przejściu konkretnych rzeczy fabularnych, więc z tym bywa różnie. No super, teraz te zbroje stękają z poirytowania, czy coś tam. Dobra, i co? Kurde, minuta biegu mogła być skrócona do 40 sekund, czy o 40 sekund. No bo tutaj to raczej nie mam proszku fiu, co nie? Nie, na szczęście nie. Kurde, to tylko nie wiem jak otworzyć. Problemem coś może tutaj przynieść, ale... Nie wiem co. Wiem, że jest podobna zagadka, jeśli chodzi o... The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. Pewnie, ja sobie nie mogę wjechać od razu na górę. Jeśli chodzi o poboczniaki, to może mieć jakieś obozy. Who knows? Może mają. O, zamek level drugi. Strzała różowe zawijasy. Okej, co mi to dało? O, zamek level trzeci! Okej, idziemy jeszcze piętro wyżej. Profesorze Black pisze w odpowiedzi na list z dnia 20 września. Nie zamierzam zrewidować procesu rekrutacji do Hogwartu. Pozdrawiam, Faris Spavin, minister magii. Aha. A, czy to taki chyba prywatny pokój Blacka? O. Co to jest? O! Klucz wstępu. Czyżby właśnie do tamtego zamkniętego pomieszczenia? No, jestem bardzo chętna, by to sprawdzić. Tutaj, tak, oczywiście, wszyscy śpią, więc nikt Blackowi nie powie, że był tutaj uczeń. Okej, zanim pójdziemy tam, to ja z chęcią sobie sprawdzę to przejście. No, come on. Kurde, zmieniłbym się w tę mgiełkę, czy w co ja się tam zmieniam, kurde. Zajebiście. Dobra, czyli czeka mnie tu po prostu osobne przejście. A szkoda, bo już mógłbym to załatwić od razu. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct.
We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? No, pewnie gdyby tutaj już jakiś Dumbledore urzędował, no to pewnie szybciej by się zorientowali. Pokwitowanie z apteki i lekarstwa, znaczy raki, jedna fiolka. O, jeszcze perfidnie spijemy Blackowi herbatkę. Rebellion. O. Ty, tu jeszcze jest do odtagowania. Ty, nie zauważyłem tego. Okej, tu kolejna notatka, pokwitowanie. Tonik do włosów, wosk do wąsów, pomada z korniczaka, grzebień perłowy, uchwyt, drapaczka do pleców, złoty uchwyt, bachanocyt, opłacono w niewielkiej części, rachunek za resztę wysłano do ministerstwa. Co, liczysz, że pokryją? Dobra, dobra, ale to za chwilkę. Co mi tutaj to jest właśnie mój... To jest problem. Ja nie wiem, czy to jest odkrywane na bieżąco, w sensie ten dźwięk jest stały. I to zawsze tak dzwoni, czy to jest tylko w jakichś konkretnych sytuacjach? Okej. O, czyżby sypialnia Blacka? Tak to trochę wygląda. Drogi Finasie, dzieci pytają, kiedy wrócisz. Belwina w szczególności czyni to codziennie przy śniadaniu i zapada w przygnębienie, gdy odpowiadam jej, że po prostu zapewniasz jakość jej wykształcenia. Sirius i Finas rzadko wysyłają mi sowę. Ale... co? Aha, no tak, przecież było wielu imienników. Sirius i Finas rzadko wysyłają mi sowę, ale kiedy to czynią? Nigdy o tobie nie wspominają. Na pewno są dumni z tego, co robisz dla Hogwartu. Mieć ojca dyrektora to olbrzymi zaszczyt. No okej, dobrze, myślałem, że to są synowie. Merlinie, dopomóż... To jest to? Cygnus? Chyba tak. Cygnus zaczyna raczkować i lata za Arcturusem. Niczym niechciany cień. Arcturus błaga o eliksir niewidzialności i szczerze mówiąc wcale mu się nie dziwię. Może i bym go jak go uważyła, gdyby nie to, że Cygnus uraczyłby mnie nieopisanym łkaniem. Może zobaczymy cię podczas następnych wakacji szkolnych, ale nie naciskamy, jakoś sobie poradzimy, Urszula. Czy Ursula, czyli proszę. Żona martwi się, że... Rebellion. Jej ziomek nie wraca. A tu... Jezu, jakie tej skrzyni zauważyłem przed chwilą. Mniej. Coś na plery niezidentyfikowane. Dalej coś dzwoni. Tylko wciąż nie wiem, czy to jest sekret, czy to jest... Czy to jest norma. Ale nie, nic to nie podświetla, więc chyba... O, czekaj. O, jest myśl odsiewnia. Ale raczej z tej nie skorzystamy. Tylko z jakiejś innej. Dobra. Użyjmy księgi w takim razie. Okej, nie spodziewałem się zostać zasanym do księgi. Am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Jaka fajna grafika! You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Jakie zajebiste! And cautiously. Use the tools you encounter to find me. You will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Łocie, jakie to jest zajebiste. Wszystko takie fajne, szkicowane. Czekaj, Bele... Czy ta opowieść jest bazowana na insygniach śmierci? Okej, automatycznie rzuciłem kameleona, spoko. Let's go. I should have run when I could. I'd be free by now. No, kurde. I need to
get out of here. Where could Neve be? Dobra, pogadamy, świetnie. O, proszę. Talenty, inwentarz, wyposażenie zablokowane. No, w sumie trochę... Nawet racja, skoro pewnie nie przyjdzie nam tu walczyć. Być może. Cień śmierci. Ci słudzy śmierci atakują bezlitośnie, ale giną... Szybko giną od mocy pewnej różdżki. Interesujące. Z nią chyba walczyliśmy ostatnio. 3 wpisów tylko brakuje. Nieźle. Naprawdę nieźle. Dobra, to jest tego ta różdżka. A tutaj... ten róg. Okej, reszta wyczarowań jest pewnie w terenie. Ewentualnie coś za misję. To samo z uchwytami różdżek i 2 atrybutami. W ogóle co jest zabawne, te atrybuty to są atrybuty chyba pierwszego poziomu, z tego co widziałem. Mam już wszystkie najlepsze atrybuty, jakie mogę mieć. Tej strony Revelio jeszcze. To, o dziwo, najwięcej mam do zebrania nie w Highlandach, tylko w Hogsmeade póki co, ale to zobaczymy później. Ale ogólnie sporo mnie eksploracji czeka, żeby to wymasterować. Czy tam wyczyścić całą mapę. I need to time this just right. No ten time wasn't just right. To był bardzo głupi czas z mojej strony. I see. Proszę się tam zauważyć. Staircase straight ahead. Okej. Idziemy przez wodę, oni tego nie słyszą. Death. Chyba, że je szef usłyszy. Jezu, nie wiem, kto wpadł na pomysł tej lokacji, ale gość jest, albo gościuwa, jest po prostu geniuszem. To wygląda cudownie, właśnie mieliśmy 2 trupy. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Mroczny wilk śmierci, okej, czyli przeciwnik kolejny odkryty. A sprawdźmy go w sumie. Mroczny wilk to będzie tutaj. Te mordercze bestie słuchają tylko poleceń śmierci i przy każdej okazji przyprowadzają do niej duszę. Że to jest tyle typa, nie? To jest naprawdę od groma, ale ja bym ich wszystkich rozwalił, nie? Too many. I must cross this road as fast as I can. Jakie too many? Typie. Jakie too many? Spokojnie byś sobie poradził. But I need to find a way past them. O Jezu, serio! Again. No kurde, ale prawie! Że wciskałem, żeby biegł, nie wiem czemu nie chciał. I best move while I can. Jestem tutaj. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Aha, dobra. Dlatego nie biegł, bo jak on gada, to nie może biec. That's where I need to go, but... I need to find a way past them. Serio, nie mogę zaatakować? Czy zaatakować? Odwrócić uwagi? Ha, nawet nie mogę biec. Okej. Okay. Czyli to jest tutaj takie turbo skradanie. Teraz nagle będziesz biegnął. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Tu masz chyba przejście. That doorway looks like the only safe way forward. A
Te drzwi, dobra. Close tight. No way but forward, I suppose. No wiesz, zwiedzania to raczej nie będzie za dużego. No, obróć się, obróć się. Zainteresuj się tym swoim ziomeczkiem tam. Now's my chance. Cyk. That's the way forward. Jest pelerynka. Pelerynka niewidka zapewne. Zjak nic. Pasowane na insygnia śmierci. I think I'm invisible. They can't see me at all. I can get closer to them. No i pięknie. Omijamy frajerów. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Okej, czyli ta sekcja skradana, ominięta. To teraz to sekcja walki? You have outrun death thus far. What have yet to find me? Keep searching. But this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Jest czarna różdżka. To jest chyba tylko i wyłącznie okruch tak naprawdę. A, no tak, już mogę czarować. Seriously? Ja nie mogę moich zaklęć wykorzystywać. W sensie moich zestawów. Ja nie mogę tych zaklęć zmienić. Lipa. Strasznie lipa. Defender! Bombarder! Defaulter! Defender! Okej, to poszło błyskawicznie. What?! Jak przygoda zakończyła... Co?! Czy naprawdę idealnie jak skończyła się cutscenka? Ja tam przeszedłem... I on spadł? Ty po co się tak bawi z nim? Potęga, bombarda. Czy ich rozwalam po prostu momentalnie, a się będę z nim bawił przez to rozwalam. Proszę, dwóch jednym strzałem zdjęty. O! No, czekam na więcej walki. Teraz co walczymy z tą śmiercią?
Defender. Troll śmierci. Czyluż tylko. Defender. What? Serio? Descend na niego zadziałało? Defender. Jakim cudem? Czemu ciągle to samo? Seriously? Brakło mi jednego ciosu, żeby owe cele wykonać. Ale go też 13 minut w tym miejscu jestem miał. Jeśli się użyłem złego zaklęcia. Co ja propos? No. Aha, nie mogę wziąć tego elixir. Dobra. Ej! Adios. Defender. Bombarda. Ile tam było? Bombarda. 31 tysięcy. Bombarda. Descender. Defender. Depulsion. Bombarda. Ale widać, że różdżka jest pełna. Co, otwieramy przejście? Hell yeah! Czy to Kelpia? Kelpia, centaur? Żmijoptak? Chyba Feniks? A to nie wiem. A nie, to Syrena, dobra. A dobra, to, okej, to było totalnie bez znaczenia. Czyli segment walki też zakończyliśmy. To co teraz? Coś z kamieniem w skrzeżeniu? A simple stone. This must be for me. Oczywiście. Ale co będzie z kamieniem? Będziemy widzieli widma? Wiadomo, jak działa kamień wskrzeszenia. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Ha, dobra, przecież ja stamtąd chyba przeszedłem. She's gone. Oh, poor Neve. We won't be the same without her. Co, znaleźliśmy ją, tak? Jak rozumiem. Jak rozumiem, Kami ma umożliwić nam porozmawianie z nią. You found me. But you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Dobra, i co? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Ja chcę wiedzieć, co się działo w realu. Bo nie powiecie mi, że... As you witness my memory. Nie powiecie mi, że my teraz skakaliśmy sobie tak po prostu w książce i nagle nas przeniosło na sam koniec do tej... Właśnie do tej myśli od siebie. My musimy być teraz w jakichś tych podziemiach.
Trzeci artefakt. Czy cokolwiek to jest tak naprawdę. Gdzie my to przenosimy, ja się pytam. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Zatraciła się. Breathe it in. Oh, can you feel it? Co? Oh, Isadora. This must stop. All of us. Okej, nie spodziewałem się, że ona dosłownie to tak przejmie. So long because you fear it. I choose to embrace it. Wow. Oj, nagle jesteśmy w świecie realnym. No, czyli tak jak przypuszczałem, Izydorze odjebało. Zatraciła się w tym swoim celu, żeby pomagać. I pomagając, zaczęła też szkodzić. Tylko pytanie, na ile świadomie. Okej. Okay. Zakończmy w takim razie trzeci akt i porozmawiajmy z ostatnim obrońcą. On się chyba Bakar nazywał, nie? Is it true? Has someone completed the first three trials? It is. First three? And I have. But są 3 z 4. You are so young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrok has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrok has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrok. Perhaps he'll lead us to more information.
Perhaps. I hope to hear from Lord Gok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Okej. Okay. Można i tak. To co teraz? Jest koniec misji. Co, mam wyjść, z kimś zagadać, czy automatycznie się akt skończy i będzie time rewind? I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. O, Septu się odezwał po czasie. Aha. Dziękuję za informację, profesor Weasley. Naprawdę. Po prostu świetna była. To sprawdźmy, co ona tam chciała od nas. Czy raczej, co bardziej chciała, żebyśmy dla niej zrobili. Tu jest. Smyk poinformował mnie, że podzielił się z tobą swoim doświadczeniem w kwestii Feniksów. Spotkaj się z nim, proszę, w wolnej chwili. Opowie ci o czymś, czemu, jak mniemam, warto się przyjrzeć. O, okej. Okay. O! Aha! To od razu jest kolejny akt! Myślałem, że będzie przewinięcie czasu, ale nie. Okej, okay, porozmawiaj ze Smykiem i porozmawiaj z Sepcią. Wymagany... level mam bardzo wysoki i bombarda. Dobra, gdzie jest Smyk w takim razie? Okej, okay. To trochę dziwne miejsce, ale dobra. Just have a butterbeer from the Three Broomsticks right now. Both are excellent tonics. Dobra, do Snyka w takim razie. A, no tak, obviously. No, mogę się domyślić, przecież on prawie w ogóle nie opuszcza tego pokoju. Te tekstury, które się muszą załadować. Deke has some exciting news to share. Mów w takim razie. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts. And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well. Which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Przeszukaj jaskinię. Okej. Okay. A którą jaskinię? No nie mogę. Dobra, YOLO, idziemy jeszcze to zrobić. Fajnie będzie mieć Feniksa w pokoju życzeń. A w kolejnym materiale pewnie zajmiemy się... O, tam co troll stoi, ciekawe. W kolejnym materiale zapewne znajdziemy się w tym. Znaczy, znajdziemy. Zajmiemy się Septiem. Feniks z popiołów. A blockade. Rookwood's poachers are already here. Rebellion. Trzeba będzie ich ubiec, jeśli chodzi o Feniksa. Oh,
Żegnam. There's a victory that came none too soon. Revelio. A to co, martwe? Chyba tak. Confringo. Zrujnowane wysokie schody. Wow, ale bogactwo. No come on! To już jakiś żart jest. Czemu nie mogę tego podpalić? Nie, muszę konkretnie zrobić tak. Bo inaczej po prostu się nie da. Could the Phoenix be in there? Confringo. Revelio. Bombarda. Confringo. Za chwilę będę walił tylko Confringo, bo działa tak samo jak bombarda, tylko przy okazji może być, będzie jeszcze palił te pajęczyny. Paliło to te pajęczyny. Niepotrzebne. Co? Jak ja zatoczyłem koło? Zajebiście. Czyli co, tędy miałem nie iść, tylko, w sensie nie iść tak jak szedłem, tylko tędy bym szedł normalnie. Good to know. Czyli tutaj bym tylko szedł po sekret. A iść muszę chyba tędy. Powiedzą coś ciekawego? Keep looking. You've seen how much a single feather fetches. Just imagine the whole blooming bird. Oh, should have stayed at the castle. I know, but there's no talents. Dziękuję. Tak też można. Shall we finish what we started? To nie, to naprawdę? Myślisz, że wygrasz? Ale pomyślcie, jakie to musi być upokorzenie, że dorosły czarodziej, o wiele bardziej w teorii, wyuczony w jakiejkolwiek magii, nie jest w stanie sobie poradzić z uczniem. Proszę, wlazłem sobie w sekret, pająki mi pokrywały, wyknąłem sobie eliksir, a co? A nagroda? Totalnie nic nie jest w ogóle warta takiego, nie była warta tylko czasu. What the fuck? Kiedy oni to zdążyli zbudować? Bo okej, ja czuję, że magia i tak dalej, no ale tu jest lekkie przegięcie. It's been ages since I've found anything worth it. But you can miss two talents. Nobody will miss one. Come on. Stupid Leviathan. Bombarda. Defender. Defender. No, to poszło tak sobie. It's shameful what you've done to helpless beasts. Confringo! Bombarda! Dobra, jak Confringo nie zniszczy, to Bombarda tym bardziej tego nie zrobi. That relic is the key to saving Anne. I know it. Meet me outside of Feldcroft as soon as you can. To gdzie my się mamy w końcu spotkać? Halo?
Czekaj, misję. W cieniu nadziei. Sebastian ma plan porozmawiać z Ann bez wiedzy Salomona i chce się ze mną spotkać niedaleko wioski. Okej. Okay. Dobra, to jest fabularne, czyli to powinienem wykonać, wydaje mi się, najpierw. No i z chęcią to zrobię. Ale jak mówiłem, to dopiero w kolejnym materiale. Tutaj na koniec tylko zajmiemy się jeszcze Feniksem i... będziemy się zwijać. Phoenix. No, zajebisty jest. It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. Dobra, jak Phoenix chce, żebyśmy za nim poszli, no to za nim pójdziemy. To wiem, może nam pokaże coś fajnego. Przy gniazdo? Cześć. No, co za ty? Idealnie się otoczył. Idealnie po prostu się otoczył tą tarczą, no. A i proszę, level 3 zamka. No bez jaj, 3 level zamka, tutaj zielony przedmiot. Dobra, tutaj nic. There it is again. No, mam iść tam, no to idę. Ciekawe, do czego mnie prowadzi. Naprawdę liczę, że do gniazda. Nie ten. Ten co zaklęć. Aha, serio, tutaj tylko to. Takie sobie. Jeśli chodzi o nagrodę. Ale dobra, są pajączki. Zgodnie z ostrzeżeniem. Powietrzu, co? Cursed fiends. Ej, no powinien się rozpaść na kawałki od tego strzału. Żegnam. Tylko nie o takie kawałki mi chodziło, nie? Jak po prostu skruszyć się, jeśli chodzi o tego Glastiusa. Jumpej, jumpej. Dotrzyj na szczyt góry. Hell yeah! Nikt nie będzie na moje warcie krzywdził hipogryfów. Kiedy jestem w pobliżu oczywiście, bo nie mogę być wszędzie na. Wysoki łuk. Nie. Coraz bardziej liczę na lepszą wersję tej cesarskiej różdżki. Nie ma sensu. Przechodzić. Czekaj. Pewnie tutaj muszę być bombardy. Elia. Przecież kto wie, może Confringo też by podziałało. Może zrobię jeszcze skutkę. Dobra, na razie widzę po mapie, że liniowe jest to przejście. Cały czas czekam, aż się Feniks znowu zaskoczy.
Jest gniazdo. Hello. I'm here to help. I can take you somewhere safe. Okej, a to co? Też mordeczko. Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. Okej. Czy coś tu się jeszcze kryje? Ale kurde, to był Feniks żeński. A męskiego nie złapałem i coś mi się wydaje, że chyba nie będę w stanie znaleźć drugiego Feniksa. No, trochę lipa. This could prove dangerous if I'm not careful. Juhu! O, akromantula, super, to mi jeszcze było potrzebne. Dobra, cierp. Długo na niej działało te krucje. No, podskakuj teraz, podskakuj. Żegnam. Adios. Wow, ale nie spodziewałem się wyjść przy jakiejś gnieździe akromantuli, autentycznie. Wszystkie pajęczyny się teraz spalą, widzę. O, to jeszcze jest przej... O, nie było mnie przy tym przejściu, dobra. Czy to się będzie cofać? Chyba nie. Zgadujemy, ile wlezie. Na szybko zgarnę sobie skarb i zakończę odcinek, tak jak powiedziałem. A w kolejnym będziemy się... W kolejnym będziemy się zajmowali... inną kwestią. Dobra, tutaj coś podobnego już miałem. No... No... To trzeba postawić tutaj. Czekaj, gdzie to było? Może to było coś innego? Wingardium Leviosa. No, Jezus, nie umiesz tego namierzyć! Rebellion. Bombarda. Dobra, nie, wiecie co? Nie będę jednak tego teraz robił, za dużo by to czasu zażarło. Ale Feniksa z chęcią odstawię do pokoju życzeń jeszcze w tym odcinku. Okej, wszedłem tutaj, wyszedłem tutaj. No, sporą część tych gór obszedliśmy.
Tutaj, to wreszcie będę mógł zrobić, bo tu brakowało mi trzeciego levela trzeciego levela starożytnej magii. To jest jedyna rzecz, której jeszcze nie zrobiłem się o starożytną magii. Będę miał wreszcie 5 pasków starożytnej magii, co mi jest bardzo na rękę. Dobra, mapa Hogwartu, bo nie tą opcję oczywiście zaznaczyłem. No i lecimy do pokoju życzeń. Did you find the phoenix? Yes, Deke. And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable! Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... My heavens! Czwarte? Nie mogę. What a beauty. You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. No i pięknie. Tutaj sobie walnę koinkę. Dlaczego? Bo mogę. No i pięknie. Piórko Feniksa. Od razu je wpakuję w cokolwiek, co tutaj mam. To właśnie, chyba klata wymagała pióra Feniksa. Nie, klata wymagała rogu Garboroga. Okej, okay, tutaj. Tutaj między innymi. Cyk. No i w pełni ulepszono. Tego Feniksa z chęcią jeszcze teraz zobaczę. Plus chcę zobaczyć, jak wygląda to czwarte wiwarium. Nice! No, ej. I powiedzcie mi jeszcze, i naprawdę to wszystko się dzieje tylko w środku tego pokoju. Masakra. I 3 piórka Feniksa. Ej, ale patrzcie, jaki on jest wielki! Przecież przy nim Fox to się wydawał normalnie krukiem! To jest porąbane! Przecież Fox był od niego na oko 2 razy mniejszy, jak nie 3! Okej. Okay. Feniks uratowany. I'd like to ask you. Of course. Nawet sobie zmienię nowy styl. I would like the room. Ponownie na księżyc. Chyba moja ulubiona aura. Księżyc i ta dniowa, która była domyślnie. Świetnie to wygląda. Dobra. Od mnie to będzie tyle. W kolejnym materiale zajmiemy się oboma zadaniami dla Sepcia, czyli najpierw tym pobocznikiem, a później fabułą. Bo coś czuję, że im dalej z Sepciem zajdziemy, tym szybciej odblokujemy sobie ostatnie zaklęcie niewybaczalne, czyli Awadę. Jeszcze mogę to mogę jeszcze zgarnąć i tam się przejdę we własnym zakresie.
Nawet zrobię to od razu, ale to mówiłem tylko dla siebie. Tutaj jeszcze do odznaczenia. Te dwie rzeczy chyba, które zgarnęliśmy. Gdzie one są? No przecież nie oznaczyłem, no to co jest? Tyle? Dobra, to jest tylko ta jedna jednak. No i Feniks. Feniks to szlachetny i rzadki ptak, który włada potężną magią. Gdy stworzenie spłonie, odradza się z popiołów. Niełatwo zasłużyć sobie na lojalność Feniksa. Prawda. Dobra, to ja lecę w takim razie do skrzydła astronomicznego. Chyba? Nie, do skrzydła dzwonnicy. Nie, kurde. O właśnie, czy nie to? Nie, jeszcze nie. Aneks też nie. Schody. O, izba pamięci, to będzie najbliżej. No i dobra. Ja w takim razie lecę zgarnąć sobie ten sekret, który się tam znajduje, bo prawdopodobnie do tego służy ten klucz. No i potem myślę, zabiorę się za jeszcze kolejny materiał, bo strasznie mi się wciągnęło Hogwarts Legacy. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Cześć!